Dzień dobry, moi drodzy. W poprzednim odcinku tutaj skończyliśmy. I tutaj też zaczynamy. W poprzednim odcinku zaczęliśmy żelazną Enderman. Krucjatę. W tym odcinku zamierzam ją skończyć. Wrócić do domu. Do Erebor. Dobra, może nie. Ale w sumie dobry projekt taki zrobić krasnoludzki ten krasnoludzką stolicę, ale to później, jak już będzie mnie stać na utrzymaniu jakiegoś personelu, aby po prostu tutaj placówki nie rozniosło. Korytarze by były takiej wielkości jak tutaj najmniejsze. To znaczy, normalny korytarz to myślę, żeby wyglądał po prostu tak jak tutaj ten. Tylko zamiast tego to by było pełne. Zjeść! Jakie mam głupy. Żelazo. A no tak, bo ja całe te przerobiłem. Jej. Dobra, nie, patyki to jest zły pomysł. Co mogę spalić? Co mogę spalić? Pół tych. A więc płońcie. W imię żelaznej hordy. W sumie żelaznej krucjaty powinno być. Ej, nie, właśnie sobie uświadomiłem, że w poprzednim odcinku nie. Że nie. Pożegnałem się z wami na tle Związku Socjalistycznych Krajów Europejskich. O nie. W ogóle to możecie napisać mi, czy chcecie, żeby stolicę właśnie tak nazwać. ZSKE. ZSKE. Możecie mi napisać. W ciągu 2 tygodni nazwa powinna zostać wdrożona. Hehe. Kto nie wie, o co chodzi, niech obejrzy ostatni, w sumie nie, czwartkowy odcinek, który się nazywa Szybkie Info. Co z tego, że jest półgodzinny, skoro chodzi o informacje, dzięki którym wasz świat zostanie ocalony od dezorientacji w terenie. Czemu filmy zostają w tym momencie nakręcane na zapas, a w poprzednim tygodniu filmów nie było na zapas? To po pierwsze, nie chciało mi się. Po drugie, to teraz wyjeżdżam na tydzień, więc to bardziej mi odpowiada zrobić całą taką serię filmów na 2 tygodnie, z czego jedna będzie normalnie wchodziła, a potem zrobić jeszcze drugą, następnego dnia w sumie to będzie, jak teraz sobie myślę, która będzie wchodziła normalnie, to znaczy normalnie. Normalnie dlatego, co będzie normalnie. W sumie trzeba by się w końcu zająć jakąś piwnicą. Tak sobie myślę. Która by mogłaby być tu. Lecz kiedy się na pewno wrócimy tu znów.
Dobra, kopać, 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 kopać. Dobra. No, to ostatnio wam mówiłem, że zainteresowałem się lore tego Warcrafta, co nie? I tak teraz sobie myślę, że orkowie, ci orkowie, tak? To w sumie rasa tragiczna, pomyślcie tylko. Czekajcie, 1, 2, 3. Czyli tutaj by było 4. No pomyślcie, tak przez 5 minut. Patrzcie. Objawili, chcieli Arthas. W sumie teraz będę mówił lore w dużym skrócie, więc jeżeli chciałeś go poznać, to w sumie odsyłam do Pulchnego Niedźwiedzia. Co jak co, ale on to jest tutaj master klepek. Nie ma lepszego master klepka niż on w sprawie tego. No chyba, że jakiś zagraniczny. Dobra. W sumie mogę trochę brzus pościnać na te. Na opał. Czymś trzeba przepalać moje złoto i żelazo. A raczej to, co tam dałem do pieców, nie wystarczy. Nie wystarcza to. Trzeba więcej, trzeba dokładać. Żeby ogień palił. Palił ziemię, które potem przejmą demony. Dobra, to wracając do tego lore całego. Patrz, orkowie. Rasa, którą się zainteresowali istoty, które postanowiły podbić dla... najpierw zemścić się na w sumie rasie, która została przyłączona do płonącego legionu, jak i potem używać ich jako marionetek do zniszczenia po prostu Azeroth. Azeroth w sumie. Azeroth, nie wiem. Sezonki też można wykorzystać jako opał. Pamiętajcie. No i co? No i tam przywódcą ich był Gul'dan. W sumie historia Gul'dana jest taka. Jest sobie ork, który jest za słaby jak na orka, ma jakieś dysfunkcje. I po prostu ledwo zipie, co nie. Po prostu zostaje wygnany ze swojego rodzinnego miasta, czytaj klanu. No i co znaczy plemiona, plemienia. No i co mu pozostaje? Szaman, który jedyny widział w Gul'danie coś. I to coś to w ogóle właśnie to trzeba nazwać czymś. Bo to, co on widział, to nie był. To nie była prawilność. To nie było nic co dobre. A orkowie ogólnie to dobra rasa. Tylko zostali po prostu zmanipulowani. A potem nad Horodą przejęła władzę Sylvanas. Nad tą historią się nie będę wypowiadał, ale wracam do Gul'dana.
Szaman mu rzekł więc: idź na najwyższy szczyt czegoś tam, a do żywiołów, a żywioły cię obdarują mocą i sprawią, że nie będziesz już upośledzony, będziesz uważany za orku przez jako upośledzony. Jak szaman mu polecił, tak Guldan zrobił. Wędrował przez 40 dni, 40 nocy, aż praktycznie padał z wycieńczenia. Ale doszedł. Doszedł na wspomnianą górę. I to już miał się zjednać z żywiołami. Już praktycznie miał ich dotknąć. One się odsunęły. Guldan zniesmaczony podszedł bliżej, gwałtownie. Jednak one znowu się odsunęły. Żywioły nie chciały, by Guldan stał się osobą, która miała po części nim władać. Bo w sumie szamani w jakimś stopniu kontrolowali żywioły. Przynajmniej tak mi się wydaje. No. Niesmaczony tym, po prostu wpadł w furię. Taką, że aż sam płonący legion to zauważył. Obiecali Guldenowi w ogóle możliwości, nieskończoną moc. W zamian za to, że w ogóle uda mu się zmanipulować orków, by po pierwsze podbili tą jedną z sprzymierzonych, tą rasę, która. To znaczy tak, podczas gdy płonący legion przyszedł do pewnej planety, to tam znalazł ludzi, którzy po prostu się rozdzieli. Jedni się przyłączyli do płonącego legionu, a drudzy odeszli i uciekli. Ci drudzy właśnie, to byli ci, którzy właśnie chciał legion wpierw zniszczyć. Guldan, jako że w sumie był wygnany przez własnych braci, nie żywił do nich sympatii. Ale skoro mu oferowano moc, którą nie chciałem mu większą niż to, czym mogli władać zwykli szamani, chodzi o moc fel, jakby ktoś sobie. O, tutaj nieładnie jest. Moc fel. No to przystał na to, bo co? Z jednej strony miał ludzi, którzy go wygnali, orków, którzy go wygnali w ogóle, zniesmaczyli w ogóle, opluli go. A z drugiej miał możliwość stania się jednym z czołowych dowódców płonącego legionu. I to jeszcze za to, że poświęcił rasce, która po prostu go odrzuciła. Golden na to przystał. No i w sumie podbili to wszystko niektórzy cywile, to znaczy. Ostateczny rozrachunek wojny był taki. Część cywili uciekła statkiem, ale wszystkie wojska zostały na planecie, żeby dać zmylne poczucie, że właśnie przeciwnik został pokonany. W tym momencie z Guldanem przestają się komunikować płonący legion. Guldan nie może pozwolić, żeby inni się o tym dowiedzieli, więc wszystko zataja. No. W tym momencie powinniśmy się trochę cofnąć do Azeroth. Ponieważ tak, mniej więcej do wojny z trollami. Ogólnie to wygląda, to znaczy to wyglądało tak. Było tam Imperium Trolli jeszcze za czasów, gdy był jeden wielki kontynent. Po rozbiciu Studni Światłości kontynenty się rozdzieliły na 4 różne. Jeden z tych kontynentów
to znaczy na jeden z kontynentów stał się kolebką ludzi, a tam niedaleko zasiedlili się w sumie krwawe elfy, tak się nazywali. Tak się nazywali w sumie. To były elfy, które zostały wygnane ze swojego rodzinnego świata za to, że używały magii innej niż druidyzm. Co nie? No. No i tam się osiedlili. Jako, że jedna z osób tam głównych, którego imienia w sumie już nie będę zdradzać, bo to w sumie za duża ingerencja w fabułę całą, nabrała 5 fiolek, ci skradli jedną i zrobili sobie własną drugą studnię wieczności, dzięki czemu mogli korzystać z magii dowoli. Jednak pamiętając, ucząc się, to jest po prostu piękne, że ktoś jednak na tym świecie jeszcze umie się uczyć i to jeszcze wakacje. To znaczy ja o całym lore się właśnie w wakacje dowiedziałem, nie wiem jak tam u nich, jaka tam była pora roku. To znaczy, ciekawostką mogę powiedzieć jest to, że jeszcze zanim dotarli do swojego miasta, które po prostu... Wiktor, nie martw się, to wyschnie. W tym momencie właśnie siostra mi przerwała. Przepraszam. No, wracając. Zanim dotarli do ziemi, świętej ziemi troli, którą po prostu zamienili w swoje miasto, to dotknęła ich zima. No, to potem jak się zasiedlili tam i zrobili już tą studnię wieczności, wiecznej młodości, w ogóle studnię światła i czego tam zechcieli, to po prostu zaczarowali całą tą wyspę w sumie, na której byli, bo to była mała wysepka, żeby zawsze tam było lato albo wiosna, nie, wiosna raczej, żeby zawsze tam była wiosna, żeby nigdy już ich zima nie musiała natknąć. Potem przeskakujemy kolejne paręnaście lat do momentu wojny ludzi z... ogólnie. Coś tam były spory, ludzie, trolle wypowiedziały... Nie wiem, czy trolle, czy jakaś inna rasa, ale ogólnie to byli ci sami, którym odebrano... Elfy odebrały ziemię. No. I wybuchły sprzeczki ogólnie, bla bla bla, bla bla bla. No i skończyło się na tym, że że po prostu zjednoczyli, trolle się zjednoczyły, nie wiem, co znaczy, nie wiem czy to konkretnie były trolle, ale ja ich tak nazywam. No i po prostu ludzie zafascynowani tym, co potrafią elfy, po prostu powiedzieli tak: ej, bo my mamy wspólnego wroga, to patrz, wy nauczycie nas jak korzystać z tej magii, a wtedy będziemy mieli większą moc. Elfy ostatecznie przystały na to, krwawe elfy. Ale pod jednym warunkiem. To miała być tylko setka ludzi. No. I to wyglądało jakoś tak. Ludzie ukryli tych czarnorodziejów w jednej takiej twierdzy. Zaatakowali oddziałami na ich stolicę. Dotarli. Siły odwetowe, główna armia w ogóle szła odbić stolicę. Potem wojska ludzi zaczęły się wycofywać do właśnie tamtej fortecy. I gdy już byli u samych bram tej fortecy, czarodzieje się wyłonili, ludcy, i zaczęli swoimi fireballami miotać, miotać i miotać, aż pokonali tą armię.
strzaskane armie troli po prostu nie mogli uwierzyć, bo przecież Wielkie Imperium Troli przecież wcześniej władało sporymi połaciami kontynentu. To jak to możliwe? No, i w sumie te czarodzieje, ci czarodzieje przekazali wiedzę dalej swoim uczniom i tak po prostu z tej setki zaczęło się robić 200, 300, 400, over 9000. No. No i potem postanowili założyć sobie miasto czarodziei. No, co się okazało? Nadmierne używanie magii spowodowało, że demony, te same, które w Płonący Legion, pojedyncze jednostki Płonącego Legionu mogły się przedostać do Azeroth. Przez co Rada Czarodziei, żeby nie wybuchła panika, bo przecież miasto czarodziei, ich cały rynek opierał się na magii. Tak jak to. Jedynym sposobem, by całkowicie zaprzestać problemu, było po prostu wzięcie i przestać czarować. Ale jak to? Ale to wtedy cała gospodarka miasta upadnie. W ogóle. Ludzie przestaną tutaj przybywać, wydawać swoje szekle. Czarodzieje nie mogli na to pozwolić, to postanowili zrobić radę. To znaczy rada zaczęła ścigać te demony. W pewnym momencie jedna taka osóbka, co to w sumie elf, który był na targu z swoją narzeczoną, po prostu brali i po prostu sobie siedzieli. Aż tu nagle znikąd pojawia się demon. Po prostu osłabieni czarodzieje, po prostu demon pokonuje czarodziei wszystkich, a wtedy jeden z czarodziejów przypomina sobie jedno zaklęcie. To można przekazać moc czarodziei w jedną osobę. Podobnie jest w sumie zrobiono z smoczą duszą. Czy jak to tam się nazywa obecnie. Ale podobne miało to założenie. Przekazanie energii po prostu do żywej istoty albo jakiegoś przedmiotu, do jakiegoś artefaktu. Czarodzieje na to przystali, wessali w tego, w sumie nie w sumie można by powiedzieć, że mag wessał ich, w sumie nie mag, ten czarny elf, nie, krwawy elf, przepraszam, wessał ich magię. Przez co stał się potężny. Pokonał tego z... no, pokonał ogólnie tego złego. No, skończył mi się kilowy. I teraz miał oddać swe moce, jednak rada powiedziała: nie, nie, zatrzymaj je sobie, zatrzymaj. Będziesz po prostu przekazywać je swoim następcą. Aż dochodzimy do matki Mediva, która nie wiem jak się nazywała, w sumie nie pamiętam, ale ogólnie została jej przekazana moc i teraz miała ona wziąć, a nie wziąć, w sumie nie wiem, wziąć i oddać swoją moc, bo ona ogólnie była lekkomyślna, nie słuchała się rady i po prostu w sumie nikt nie wie jak przeszła testy kwalifikacyjne. Oszukiwała. No ale ostatecznie ona się nie zgodziła. Ale w jednej ze swoich potyczek walczyła z... nie wiem,
władcą Płonącego Legionu, Karazanem chyba, czy jakoś tak, nie pamiętam już się, jak się on nazywał. Po prostu mam słabą pamięć do imion, wam powiem. Nie wiem, za osadzie za mało gram w szachy, powiem wam. No. Ale ogólnie... to właśnie to była jedynie awatar tej osoby w sumie. No i... wtedy ten... ta cząst... w sumie nie. Jeszcze raz. Znalazła go, jednak to nie był stuprocentowo on, to był jedynie jego awatar, ponieważ on sam nie mógł tak po prostu pojawić się w Azeroth, ale mógł przesłać tam swojego awatara, który miał cząstkę jego mocy. I w ogóle cząstkę jego. No i wysłał. Matka Medivha pokonała demona, jednak demon zagrzązł się w jej duszy. Potem po prostu nią podmanipulowywał, ale w taki sposób, że po prostu to był idealny cel w sumie, tak teraz patrząc. Bo zobaczcie, po pierwsze, matka Medivha już od początku nie słuchała się rady, przez co Sargeras, o, tak się on nazywał, Sargeras, nie musiał już tam nic interweniować. Po drugie, Sargeras, matka Medivha nie chciała po prostu oddać od tak mocy, to po prostu postanowiła sprytnie, pewnie za namową Sargerasa, spłodzić potomka, w sumie śmiesznie, bo z osobą, która miała wziąć i go schwytać. Okej, okay, tutaj nie. W tę stronę nie. Tuk, tuk, tuk. No i ostatecznie spłodzili potomka i nazwali go Medivh. Matka Medivha właśnie przekazała mu swoje moce i odeszła na wygnanie do miejsca, które się nazywało Broken Island, jeszcze na wyspy na polskie, w których była świątynia, w której specjalnie dla tej specjalnie zbudowali świątynię, w której przetrzymywano Sargerasa. Co nie? Nie wiem, kto to finansował, ale wow. No, rodzi się Medivh. W pewnym momencie wykorzystuje Unlimited Power swoich. Zabija swojego ojca i zapada w śpiączkę 15-letnią. Po czym dowiaduje się, że to tak naprawdę on jest strażnikiem Azeroth. No. Przestudiował sztuki magiczne jak najszybciej, tak. Otwierał książkę. Czytał jedną stronę. Kolejna. Potem zabrał się za historię Azeroth i się zafascynował tymi starymi, po prostu tymi kulturami. Po prostu widział, że po prostu, że obecny świat nie jest gotowy na to, żeby przywitać Płonący Legion, bo on wiedział. On wiedział w sumie, jedyna jedna osoba, która wiedziała, że Płonący Legion powróci, w sumie, to była osoba, i tutaj jest najśmieszniejsze, która po części ten Płonący Legion sama sprowadziła. Ale nie wyprzedzajmy faktów.
Mediv podróżował, najpierw sprawdzając, czy nie ma gdzieś ten zagrożenia ze strony właśnie płonącego legionu. Z ulgą uznał, że nie ma. A w końcu, a potem po prostu sobie penetrował te nieskończone warstwy kosmosu, aż natknął się na orków. Przedziwną rasę, którą według jego miewania płonący legion zdradził. Dził i teraz po prostu miała on tych orków gdzieś. Gdyby jednak wiedział, postanowił więc po prostu. Ale nie, po prostu logika Mediva. Spotykasz obcą rasę, co nie? I wiesz, że ona była spaczona przez moce płonącego legionu. Do głowy ci przychodzi pomysł, żeby tą rasę wziąć i sprowadzić do Azeroth, by przygotować samą populację na powrót płonącego legionu. Bravissimo po prostu. No. Orko, Mediv się kontaktuje z Gul'danem. Gul'dan odpowiada. Zgadzają się. Z jeńców, którymi po prostu do tej pory magowie w Felli się żywili. Teraz, znaczy duszami tych osób. Teraz zostały wykorzystane, by otworzyć portal do Azeroth. No i teoretycznie w tym momencie zaczyna się, w sumie nie teoretycznie, a w praktyce zaczyna się tutaj fabuła z filmu Warcraft początek. Jednak w rzeczywistości w tej kanonicznej, nie filmowej, kanonicznej, że tak powiem, wersji wydarzeń, jeszcze zanim LucasArts przejął Disney, to było tak, że po prostu po śmierci Mediva, który był po prostu rajdem w World of Warcraft, jego ciało zaczęło się zmieniać w właśnie samego upadłego tytana. Coś jednak pamiętam z tych lorowych opowieści Niedźwiedzia. No i teraz po prostu należało go zabić, zanim się w pełni zmaterializuje. Co się udało. Oczywiście samego Kel'Thuzada. Nie. Kel'Thuzad to był sługa króla Lisza. Nie wiem już. Mówię wam. Tyle tych imion jest w tym Warcraftcie, że ja wam mówię. A nie, naprawdę mówię. Tyle tutaj jest imion. Odpalcie sobie lorowe opowieści i zacznijcie liczyć. Ale to tylko tych głównych, albo nie, wszystkich bohaterów. Wszystkich. Ale nie tylko tych, którzy należą do ogólnie fabuły, to znaczy głównej fabuły. Odpalcie jeszcze sobie u Brodatego, ale nie tego recenzenta, tylko innego od kart od gry Hearthstone. Język mi się prolącze. Po prostu Kel'Thuzada. Nie. To bodajże był, nie chcę wam skłamać, ale to był bodajże osoba, która służyła królowi Liszowi i jako jedna z pierwszych uprawiała nekromancję. Dobra. Ja się z wami żegnam. To był Związek Socjalistycznych Krajów Europejskich.
Ja się z wami żegnam. Odcinek nazywał się Piwnica Początek. Dobra, i oficjalnie filmik się zakończył. I tutaj jeszcze chciałem jedną rzecz nadmienić na sam koniec w sumie. Jako taki, nie wiem, prolog. To miejsce zostanie wykorzystane jako Enchanting Table. Tutaj będzie. O, w tym miejscu, dokładnie. Dobra, ja się z wami jeszcze raz żegnam, ostatni raz. Cześć, pa, pa.